Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Cyberpunka, odcinek numer 7, jeżeli dobrze pamiętam. No i w dzisiejszym odcinku mamy wykonać parę misji pobocznych, z tego co widzę. Mamy je właśnie tutaj po prawej stronie ekranu. Na przykład, załóż górną i dolną część ubrania, po prostu wspaniale. Zaraz, zaraz, to są jakieś tutaj misje w ogóle poboczne, więc... A ja w ogóle tak wyglądałem? Od kiedy? Kurde, to ja nawet nie wiedziałem, że ja tutaj tak wyglądam. Więc proszę bardzo, zakładamy tutaj wspaniałą fedorę. Teraz jestem prawdziwym agentem. O kurde, co to w ogóle mam tutaj za ciekawe ubrania? A, i 14 pancerza, 30 pancerza. To w takim razie... to chyba by było najmocniejsze, ale... prawdę mówiąc, brzydko wygląda. Tutaj jak jakaś agentka wyglądam. Może to jest tutaj dobrą opcją. 14, 30 pancerza, ale to jest najbrzydsze, come on, no. 20, dobra, powiedzmy, że w tym sobie tutaj pójdę. Poza tym mamy jeszcze jakieś tutaj t-shirty albo coś w tym stylu. Działa tak w ten sposób, okej. Więc proszę bardzo, powiedzmy, że tak. Jeszcze coś na nogi. Będę w mini, może tak trochę się nie tutaj wygląda. Dobra, powiedzmy, że tak, jeszcze jakieś buty. Więc proszę bardzo, gramy tutaj niczym w jakiejś Simsy, bym raczej powiedział. Więc ciekawa sprawa. Dobra, więc to było w sumie na tyle. Udało nam się tutaj... A, mam jeszcze uzupełnić amunicję? Ha, tutaj mam podejść. Chwila, moment. Dobra, więc jakie są nasze tutaj najlepsze bronie? Chyba tutaj na niebiesko jakoś. Zaznaczone, o, to jest super dobre. Zaraz, zaraz, zabieramy. Teraz jakieś, co tutaj wiele bije, jeszcze może jakiś karabin. Jeżeli w ogóle mam tutaj jakąkolwiek amunicję, dobra, jeszcze powiedzmy, że to. Dobra, więc to było na tyle. Takie rzeczy poboczne sobie tutaj zrobimy. Czy to jest amunicja? O, patrzcie na to, czyli mamy amunicję, wspaniała sprawa. Ale trochę więcej dałoby się chyba tutaj zapakować w te wszystkie tutaj miejsca. Dobra, co my tutaj mamy? Znajdź coś do jedzenia. Proszę bardzo, chwila, moment. Gdzie tutaj jest to jedzenie? Czy to jest jakaś... O, jeszcze jakieś tutaj buty znalazłem. Okej, okay, uczymy się tej całej gry, muszę przyznać. Czyżby to było na tyle? Tutaj chyba powinno być jakieś jedzenie. Come on, no, nic tutaj nie mamy. Sprawdź pocztę, to jeszcze tutaj kolejna sprawa. Dobra, mogę się zalogować. Chwila, moment. Wiadomości, proszę bardzo. Więc tak, misje poboczne w zasadzie wykonane. A więc to było na tyle i chodźmy na, nie wiem, misję główną. Mamy z kimś porozmawiać, a dostałem telefon, witam. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tom's Diner. Może innym razem, nie no. Dlaczego miałabym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszłam do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Tom's Diner, czekaj. No dobra, w takim razie chodźmy do naszej misji jakoś tędy. Kurde, strasznie mi jednak tutaj zacina, muszę przyznać. Ten jednak DLSS dużo tutaj dodaje, więc chyba jednak pójdę tutaj na, powiedzmy, że na wydajność. Może to będzie tutaj lepiej wyglądało. Okej, okay. Więc witam serdecznie. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywa. Dlaczego mi pomogłeś? Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywej. I nadal potrzebuję. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorinobu Arasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sama chciałabym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć siebie chipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Szukałeś jej? Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Zadaję za bardzo... Nie wiem, niestety. Nie wiem. Parker wiedziała dużo na temat relika. Część z tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, a z drugiej strony miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość?
Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Muszę się zbierać. Powinnam skupić się na ratowaniu własnego życia. Przykro mi, że nie mogłam pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasaka. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodziejki? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo. I jestem ścigany. Ja chyba też jestem ścigany. No, mam oskarżyć Yorinobu przed ważniakami z Arasaki? Czekaj. Nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywacz kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. O jakich ludziach mówimy? Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałam się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą Reika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Może go jakoś odszukamy? Co się dzieje w telewizji? こちらこそ. Teraz, Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Takemura, odpuść. Przynajmniej jedno z was nie jest kretynem. No tak, by poszedł tam na walkę. No cóż. Tom jest w porządku. Tom jest w porządku. Stali bywalcy znają jego poglądy. Przypomina mi ojca. Był kucharzem. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekała z miasta. Dlaczego miałabym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. A właśnie, ten Hellman. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Dobra. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburodomo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk.
królowej fikserów. Wzięła cię za korposa? Wzięła cię za korposa? Nie. Za zabójcę Saburo Arasaki. Rogue ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Evelyn Parker jeszcze, no właśnie. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorino Buarasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. No dobra, więc mamy tutaj znaleźć jedną osobę. Wow, jeszcze ten. Witam serdecznie. Widzę, że rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Jesteśmy teraz kumplami? Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie! Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh John jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałam was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. No dobra, w takim razie mamy tutaj kilka rzeczy do zamknięte. Nie mogę nawet stąd się wydostać, o co tutaj chodzi? Zamknęli mi. Dobra, więc tędy mam jakieś tutaj inne przejście i spójrzcie tylko na tą całą grafikę. No muszę przyznać, że pod kątem graficznym jednak jest to bardzo interesujący świat, taki właśnie bardziej wertykalny, więc to ciekawa sprawa. Mamy tutaj jeszcze wiele osób, ale jak sobie włączyłem właśnie tą całą... ten cały DLSS i nie są tutaj na ustawieniach jakiś tutaj ultra wysoka wydajność, to wtedy słabo to tutaj wygląda. Teraz będzie to trochę lepiej, ale cały czas FPS-y są takie tutaj przeciętne, więc myślę, że optymalizacja mogłaby być trochę tutaj lepsza w tej grze. No ja osobiście nową kartę graficzną tutaj posiadam, RTX 3080, pewnie tutaj w tytule będzie nawet. A i tak nie wygląda to aż tak tutaj dobrze. Znaczy w sumie w tych najbardziej gęstych miejscach. Takich jak tutaj, po prostu setka osób na ekranie. Więc jeżeli jest tutaj trochę mniej i w innych miejscach, to wygląda to znacznie lepiej. Pierdzisz przed tworzonym żarciem. Dobra, w takim razie co my mamy tutaj zrobić? Zadzwoń do Judy opcjonalne. Zaraz, jak to się tutaj robiło? Chyba pod T. Dobra, w takim razie połączenie. Może jeszcze się z nią spotkamy? Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Też tak myślałam? Nie, ty jedna. Przez jakiś czas sama tak myślałam. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat.
spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Moxów? Dobra, czyli mamy tajnową misję, mamy 500 metrów w jedną stronę przejść. Jak się tutaj w ogóle wzywało samochód? Pod Q albo pod Z? Chwila, moment, już totalnie zapomniałem. No to jest ciekawa sprawa, nie mogę już tutaj w ogóle przywołać swojego pojazdu, tak jakby mi, nie wiem, wyparował albo w ogóle nie posiadam teraz. Czyli w tym pierwszym akcie go miałem, a teraz chyba po prostu zniki w sumie tyle. Więc będę musiał się na piechotę tutaj jakoś to wszystko znajdować. Mama Wallace'a. Musimy porozmawiać, mam jeszcze jakąś dodatkową wiadomość. No dobra, byłam zajęta, zadzwonię później. Dobra, okej, więc tylko takie coś możemy tutaj odpisać i w sumie tyle. Więc tak, mamy tutaj parę misji takich pobocznych do wykonania i zaraz. Zadzwoń do mamy Wallace. Teraz mamy jeszcze dodatkową misję. Dobra, w takim razie zobaczmy, co z tego tutaj wyjdzie. Fi, dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawiałyśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. Jak się trzymasz? Jak się czujesz? A jak myślisz? Mój syn nie żyje, ale trzymam się. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Krito, mieszkałaś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jak obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Więc z pewnością trzeba będzie tam pójść. Spotkaj się z mamą Wallace'a w El Coyote-Cayo. Widzimy się w Afterlife. A to jest 2,5 km dalej. Kurde, ja potrzebuję znaleźć jakąś taj, nie wiem, jakiś wóz, więc nie wiem, powiedzmy, że sobie zabierzemy. Mogę tutaj przejąć kontrolę? Come on. Witam serdecznie, przepraszam. Czyli gramy jak w typowym GTA, po prostu sobie zabieramy i w sumie tyle. Pod Q się tutaj zmieniało tą całą kamerę. No i pójdziemy sobie na samym początku do tej mamy Wallace'a, a później do tej Judy, czyli na samym początku takie, powiedzmy, bardziej misje poboczne. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, w tym centrum miasta jednak FPS-y nie wyglądają aż tak tutaj znakomicie, muszę przyznać. Nie wiem, jak to wygląda tutaj na gameplayu, ale jeżeli się przechodzi tutaj w takie bardziej poboczne miejscówki tego miasta, to wygląda to znacznie lepiej, jak to się tutaj prezentuje. W każdym razie, chyba po raz pierwszy przechodzimy właśnie na drugą stronę tego Night City, przez taką rzekę. Pamiętam, że nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wcześniej tutaj tak przychodził. Zaraz. Nie znasz mnie, ale poznasz. Jestem Dino. Ogarniam tematy centrum. Vi. Nie, słyszałem o tobie. Gorący towar. Jak będziesz czegoś potrzebować, dzwoń do mnie i pamiętaj. Dino zna wszystkich. Jakiś Dino, którego w ogóle tutaj nie znam. No dobra, może jeszcze poznamy. Cały czas dostajemy jakieś tutaj nowe osoby. Czy to jest niby centrum? Tak tutaj się to wszystko prezentuje? No dobra. Ciekawa sprawa w takim razie. No i tak, pójdę sobie tutaj, no to tej mamy Wallace'a, to będzie nasza tutaj główna misja. Kilometr jeszcze nam został. Kurde, ale FPS jednak tutaj trochę dropią w tych wszystkich lokacjach głównych. Nie wiem, jak to tutaj wygląda na gameplayu. Mam nadzieję, że da się to wszystko jakoś tutaj oglądać. Zaraz. Dzwonią do mnie jakieś... A ten, okej. Okay. Ja znam. Wiesz, gdzie ucho przyłożyć? Pan słucha. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobra, teraz muszę jakoś tutaj w prawo skręcić ewidencję. No i patrzcie, w tym miejscu akurat, nie wiem, tak na oko mam, powiedzmy, ze 100 FPS-ów. Więc to wygląda całkiem okej, okay, ale przychodząc takie bardziej gęste obszary, wygląda trochę słabiej. Dobra, więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tej misji, o tutaj, po prawej stronie. Fajnie się tutaj jeździ, muszę przyznać, nawet na klawiaturze i myszce obecnie tak tutaj steruję. Znaczy mam też pada, ale tak przełączać pomiędzy tym, a jeszcze jak to się tutaj nazywa. O, co się dzieje? Kolejny telefon? Nie będziemy razem pracować, wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capitan, a ty jesteś Vi.
Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia. No, zaraz. Jestem popularny. Mówią na mnie Mr. Hans. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem V. A gdzie jest jakieś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. No dobra, więc od razu jak się tutaj wjeżdża do centrum, to nagle ma się tutaj milion różnych telefonów. To ciekawa sprawa, kurde, ale to zawaliłem. Chwila, moment, muszę tutaj prosto przejechać. To jakaś tutaj dzielnica budowlana. Jeszcze się wiele rzeczy tutaj dzieje. Nie dzwoń do mnie z, nie wiem, jakimś telefonu pewnie tego. Dobra, 200 metrów i idziemy tutaj jeszcze na pogrzeb naszego kolegi. Może pamiętacie, kurde, jest to jakiś skrót normalny. Jednak trzeba tutaj... A ja w ogóle zapomniałem, że ja mam tą mapę w górnym prawym rogu ekranu. Chyba dało się to jednak zrobić znacznie szybciej. Ja sobie tutaj, nie wiem, samodzielnie próbowałem znaleźć jakieś odpowiednie przejście. W każdym razie tak sobie tutaj przejechaliśmy, powiedzmy, naokoło bardziej i... Nie wiem, poznaliśmy tutaj nieco to miasto. Więc co z tego tutaj wyjdzie? Kurde, ojej, morduje tutaj niestety cywili. Przepraszam bardzo. List gończy, no nie, come on, no. Dostałem jakąś tutaj pierwszą gwiazdkę. Dobra, chyba już mnie zgubili, muszę przyznać, więc łatwo ich tutaj zgubić. Jestem tutaj, o i tyle, dobra, jasna sprawa. A więc, jesteśmy tutaj na tym całym pogrzebie, tak? To tutaj się dzieje? Zobaczmy, co z tego wyjdzie, wysiadamy. To pogrzeb w takim miejscu, czy ja to dobrze tutaj ogarniam? Przesuniemy stół do bilarda. Halo, halo? To jest ta ciężko. Matka. Vi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? No dobra. Powiedzmy. Chętnie. Zobaczmy, co tutaj ma. Na zdrowie! Może mnie nie otruje. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie... Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Na czym polega ofrenda? Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Pomyślała o wszystkim. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Chciałabym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mogłabym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, dziewczyno. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. ITVO. A zaraz, pamiętacie to miejsce? To była pierwsza misja właśnie. Bo w tym miejscu się tutaj przeglądałem, pamiętacie to? Tutaj się rozpoczyna ta cała przygoda nasza. To ciekawa sprawa, nawet nie poznałem tego. Co
Czy ja już wcześniej byłem już w tym całym centrum i w ogóle tego nie ogarniałem? No dobra, więc proszę bardzo, 50 metrów. Piękna sprawa. I tutaj był, okej. Okay. O, jeszcze ta. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. Dobra. To bardzo ludzkie. Może. Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku? Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałaś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Dobra, to może chciałbyś tutaj wejść do środka? Możesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, Vi. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś to było. To wystarczy. Chodź. Dobra, w takim razie... A, to jest tutaj, jasna sprawa. No miła jest ta... Ona się Misty nazywa? Właśnie mi pomagała po tej śmierci. Jest raczej dobra osoba, mimo powiedzmy takiego wyglądu, co może tutaj innym osobom... Inne osoby mogą źle o niej pomyśleć z tego względu, ale to nie należy tak osądzać, come on. O. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy i nie daje głupich rad. To jest motor? Coś mamy tutaj? Piękna maszyna. Pamiętam, jak się z niej cieszył. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Co my tutaj mamy? Zaraz. Coś jeszcze tutaj było, ale... Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Te. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Jakieś tutaj piwo? Pełne. Jego ulubione. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Nie, to jest trudne. O co chodzi? Co? Okej, jakiś klucz znalazłem. No, jeszcze zabieram jego rzeczy, proszę bardzo. Dobra, więc co ja jeszcze miałbym tutaj zrobić? Tutaj? Jeszcze świece się palą. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku? Nawet nie wiesz, jak bardzo.
Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest trochę krzywa. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Co się dzieje tutaj? Dobra, więc zbieramy jeszcze jakieś tutaj kolejne rzeczy. Jednak ten ray tracing, nie wiem co się tutaj dzieje. W sumie sam nie wiem, czy ten ray tracing nie wyłączyć, bo tutaj się takie rzeczy dzieją po prostu, że zwariowana sprawa. Nie wiem, czy to lepiej tutaj wygląda z czymś takim, no ciężko powiedzieć. To jest ten ray tracing cały, że proszę bardzo, jakieś tutaj chyba światło mamy, więc nie wiem. Powiedzmy, że jak na razie zostanę, ale w sumie nie wiem, może coś jeszcze tutaj zmienię. Podłącz, dobra. Tak się możemy podłączyć? A, mamy tutaj jakoś hakować, dobra, powiedzmy, że ma to sens, a więc... Eksploracja danych BD1C. O to chodzi? Dobra, czy jedno wykonaliśmy? Znowu 1C mam tutaj zrobić? Coś się tutaj udało. Dobra, w takim razie zhakowany, proszę bardzo, mamy tutaj jakieś wiadomości. Jackie, mój chłopcze, jeżeli chcecie, to sobie tutaj poczytajcie. Ja raczej aż tak nie będę się tutaj... Czyli do Wiktora? Nie! Od Wiktor... T-Bug jeszcze jakaś tutaj... korespondencja i w sumie to było na tyle. Nie ma co już tutaj więcej przedłużać, okej. Okay. Jakieś tutaj jeszcze punkty dostałem. Amunicja do snajperek, dziękuję serdecznie. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Nie, to jego amulet. To jedna z pierwszych butelek spod ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył cencą tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jackie ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Dobra, coś jeszcze tutaj było pokazane przez chwilę, zaraz. Happy Tour, to chodzi? Chwila, moment, co jest? Nie mogę tutaj... Coś mi się tutaj pokazuje, o! Skórzany pas. Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Dobra, więc to jest niby dobry prezent? To dobra pamiątka. No i masz już coś na ofrendę, ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Coś jeszcze możemy tutaj zrobić, ale... No dobra, w takim razie przeszukajmy sobie to całe miejsce, użyj... Chcę być tutaj... pewien, że wszystko... O! Wezmę to. Pasuje do niego. Jeszcze więcej mu tutaj zabierzemy, to wszystko na tą ofrendę. Akwarium? Zostało po takosie. A tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Dobra, w takim razie... Coś jeszcze tutaj znajdziemy. No chcę być tutaj przekonany, że wszystko wam tutaj pokazałem. Tam to już nic nie mówi więcej. To już jakieś meksykańskie, nie wiem, twarze, figurki. Więc to było chyba na tyle. Tak się oglądam i rozglądam i nic nie widzę. A więc powiedzmy, że to było na tyle. Wychodzimy z tego miejsca. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Powinnaś przyjść? Może zapytam. Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne. Hej, tak powinno przyjść.
Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotu silników. Ciekawe, jak wygląda Nepal w 2077. Co i tam jeszcze wybudowali, może jakieś wieżowce na Mount Everest, czy tam jakiś... Mount Everest to jest w Nepalu? Wiem, że tam jest super wiele gór, ale nie wiem, czy Mount Everest jest dokładnie w Nepalu, czy tam jakiś, nie wiem, pobocznych miejscach, dokładnie nie wiem, więc przepraszam za moją geografię taką 2 na 10. Dobra, kobiety przodem? A ja też jestem kobietą w tej grze, zapomniałem. Przepraszam. To w takim razie ja teraz pierwszy. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Vi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć. No, Wiktor jeszcze. Ciekawe, co tutaj będzie między matką a Misty. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy. Obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Coś jeszcze? Dobra, powiedzmy. Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Zaczęło się od tego, że przystawiał mi broń do głowy. Potem zebraliśmy wpierdol od lokalnej policji. Trochę przeze mnie, trochę przez Jackiego. Pół godziny później jedliśmy obiad u jego matki. Bo okazało się, że mamy coś, co nas łączy. Zasady. Jackie Wells. Miał zasady, celował wysoko. O. Nie odpuszczał. Był wiecznie głodny i zawsze chciał więcej.
kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Chica, to jedno, czego nam nie wolno, bać się drugiego człowieka. Nie zapomniał, skąd pochodzi? Może być. Haywood zawsze było w jego sercu. To ono uczyniło go takim, jakim był. Ale najważniejsze było co innego. Nie bał się żyć? Jackie nie bał się żyć. Miał nerwy na wierzchu i kiedy coś postanowił, po prostu to robił. Wierzył, że jest kuloodporny i że będzie jedną z legend Afterlife. Dopiął swego. Nasrał do butów bardzo potężnym ludziom. Założę się, że jeżeli na nas patrzy, to dalej pokazuje im wszystkim środkowy palec. Był nieustraszony. Dobra, powiedzmy, że tak. Nigdy nie bał się innego człowieka. I nie bał się życia. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Czas na toast. Za mojego syna. Nie no, wypij. Czy mam wylewać do ognia? Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Była bardzo ważna. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobra z ciebie, dziewczyna. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Co to jest w ogóle? Jesteś pewna? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysowała. To nie porysuj. No dobra. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Motocykl dostaliśmy. Okej. Okej. No dobra. Nie żebym był tutaj zadowolony, ale... Znaczy w sumie jestem zadowolony, ale nie takim kosztem. Że tutaj umarł. No bardzo przykra sprawa. Oczywiście. No cóż. Hej. Wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. Bo ja mam tutaj porozmawiać z kilkoma osobami. Ty, pijesz z nami? Za Wellsa. A ty kto? Chyba się nie znamy. Gustavo Horta. Wi. Słyszałem o tobie. Przyjmij wyrazy współczucia. Ode mnie, Campo i od Valentinos. Dziękuję. Jak poznałeś Jackiego? Zaczynaliśmy razem. W gangu? Nie, kurwa, w klubie dobrej książki. O kurde! Zawsze dobrze go wspominałem. Niech spoczywa w pokoju. No nie, no muszę się napić, no jeżeli nie było go w klubie dobrej książki, to słabo. Niech spoczywa w pokoju. Co, już wystarczy? Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Polać ci. Jeszcze z kimś mam tutaj... cały pretekst do spotkania. Będzie mi go brakować. Już brakuje. Z Wiktorem? Mnie też, Chica. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Do zobaczenia, Wiktor. Trzymaj się, dzieciak. Zbyt dużo piłem, come on, no. Porozmawiaj z Padre. Jeszcze z kimś chciałem porozmawiać, ale nie wiem z kim dokładnie. To twarda kobieta. Z barmanem mam jeszcze porozmawiać. Halo, halo, barman. Tylko teraz się skup, proszę. Polać ci. Za Jackiego. No dobra, w takim razie, no dobra, okay. Powiedzmy, wypiję po prostu wszystko, co jest tylko możliwe. Amen, siostro.
trzy kieliszki, czy to będę żałował, nie wiem. Polej jeszcze jednego, chyba nie. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Widzę, że Valentinos nie zapomnieli o Jackim. W takie dni nawet najwięksi skurwiele okazują szacunek. Zasady. Jacki zawsze je szanował. Były dla niego ważne. Dobra. To było na tyle. Ale jeszcze jedną osobę tutaj mamy. Porozmawiaj z Padre. Kto jest z Padre? To jest Padre? Halo? Co tam piękna? Kurde, to jest pogrzeb, a ty mnie podrywasz? Co jest, koleś? Chcesz, żebym cię zastrzelił? Co to ma w ogóle znaczyć? Jeszcze z kimś mam tutaj porozmawiać, ale... W sumie nie. Dobra, powiedzmy, że sobie już tutaj pójdę. Dobra, więc zadanie ukończone. Więc to było w zasadzie na tyle. A to jest chyba mój samochód. Ale zaraz, zaraz, ja ten motocykl jeszcze mam. Chyba mógłbym się w takim razie wrócić i... ten motor chyba jeszcze tutaj zabrać. Chwila, moment, więc jeszcze sobie sprawdzę coś. Nie, czyli nie mam jeszcze dostępu do tego całego motoru. Nie wiem, może mam w jakimś innym miejscu go, nie wiem, odstawionego. Ciężko tutaj w zasadzie powiedzieć. Dobra, w każdym razie zrobiłem już tutaj całkiem spore postępy, już tutaj prawie godzinę gram, więc myślę, że na jeden odcinek raczej powinno tutaj wystarczyć. A więc jeżeli chcecie zobaczyć, jaka będzie tutaj kontynuacja tej całej serii, no to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki, a my widzimy się już jutro i mamy teraz się spotkać z tą całą Judy. Więc tak, więc zobaczymy, gdzie to tutaj dalej pójdzie. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!